Awaria wodociągu, do której doszło w sobotę 1 lutego w centrum Ostrowca, sparaliżowała ruch drogowy. Zamknięto odcinek od ulicy Okulnej do ulicy Starokunowskiej. Utrudniło to też poruszanie się pieszym. Ale mieliśmy zgłoszenie, że jest wyciek wody w rynku, jakaś pękła rura. Zabezpieczyliśmy, jak widać, teren taśmami i czekamy, aż sobie tu wodociągi poradzą z całą tą sytuacją. Pęknięciu uległa 200-centymetrowa rura. Nawierzchnia chodnika zapadła się wraz ze stojącymi obok ławkami. Część mieszkańców została odcięta od wody. Na płycie rynku stanął beczkowóz z wodą, z której mieszkańcy mogli skorzystać. No, przyczyna po prostu wiek. Między innymi właśnie w centrum miasta jest jedna z najstarszych sieci wodociągowych w Ostrowcu. Pracownicy ostrowieckich wodociągów do awarii wyjeżdżają kilkadziesiąt razy w roku. To jest woda, to jest żywioł, to jest ciśnienie i na pewno nie uniknie się tego, że po prostu na pewno technologia idzie do przodu. Choć mówię, te najstarsze, tak jak pan redaktor pytanie zadał, że najstarsze kanalizacje, jakie mamy w Ostrowcu, mamy i lata 50., lata 70. to jest standard już praktycznie wszędzie. Sieć wodociągowa oparta na żeliwie to jest sieć, która 100 lat wytrzymuje, także to też musimy sobie z tego zdawać sprawę. Awaria została usunięta w przeciągu kilku godzin. Dziś pracownicy miejskich wodociągów i kanalizacji rozpoczęli pracę nad odtworzeniem tego fragmentu chodnika. Do takich niepożądanych sytuacji może dochodzić częściej, dlatego tak ważna jest wymiana starej sieci na nową. Cały czas monitorujemy i będziemy wymieniać w zależności gdzie będzie taka potrzeba sieci stare na nowsze, nowe technologie. W ostatnim czasie nowoczesne wodociągi i kanalizacje zamontowano w osiedlu Gutwin, gdzie powstało wiele nowych działek budowlanych oraz w rejonie osiedla Henryków. Nie zapominajmy jednak o starej infrastrukturze wodociągowej, która wymaga innowacyjnych rozwiązań, aby szybko reagować w przypadku awarii. Potrzebne nam będą mapy docelów, które chcemy zrobić elektronicznie, żebyśmy mogli zarządzać właśnie w przypadku takiej awarii. Z zamknięciem zasów będziemy mogli wszystko obserwować na monitorze. Teraz musimy się posiłkować mapami, a w przyszłości będziemy to robić po części zdalnie, po części będziemy mogli opracować model hydrauliczny, który zapobiegnie może nie awarią, ale będziemy błyskawicznie reagować na wszelkiego rodzaju nieprawidłowości. Jak podkreśla Artur Łakomiec, prezes miejskich wodociągów i kanalizacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, awaria będzie analizowana, a z wniosków wytworzony zostanie schemat szybkiego reagowania.